Tysiąc Tetroni, jedek 82, czekaj, bo mi coś stanęło i to wcale nie dźwig, dobra, ruszyło. Proszę, kontynuuj, bo ci przerwałem. No, siemaneczka, nie robię z tej strony, buddy, witam was w 25. odcinku z Constructiona 2077, Cyberpunk. Jest oczywiście ze mną Wierek 82. Siemka. My kontynuujemy nasze burdello blom blom. Tak jest, zalane. Zostało zalane. Teraz druga para ścian. Małe porządki zrobione, co zbędne wywiezione. Czyli ten wał, wywrotki. Wał. Tak jest. Walec ruchom lalec. Bo ten dźwig duży, fajny, ale wolny. Ale to nic. Ile tam zostało? Po jednej ścianie na łebak. Tak. Wow. Kurde. Co ty? Panie, co z tobą? Trafić nie umiesz? Nie, z trafianiem u mnie okej, ale... No właśnie, widać było. Ja... Jaj, to chyba będzie jakiś supermarket, co? Tak. Laureau Marchand. Aha. O, pan. No, co ty, to są te ściany, co by a było. Czekaj, ale tam coś trzeba odblokować, bo widzę kulkę na górze. No jest. A widzisz, że ostatnio były nieodblokowane. A ty, kurde, dziadostwo. A nie, mogę zabrać. Ty, no ale to jest kulka. Ej, no jest kulka niebieska, ale o co chodzi? Nie trzeba tego rozpakować? No to wygląda, że nie. Ale jaja. A może to tylko tak pokazane było? Nie no, była kulka, no. Była kulka, ale ostatnio tej kulki nie było, tylko od razu takie ściany mogą zabrać i... Dobra, ramy stalowe trzeba zwrócić, bo już nam nie będą potrzebne. O. Pojazdy chyba też trzeba będzie odstawić gdzieś na bok, żeby nam nie przeszkadzały. Ale o, co zepsułeś? Przesadziłem. Ja chciałem puścić wcześniej ścianę, a nie pojawił mi się, wiesz, zielony kolorek i się po prostu teraz zepsuła. Się zepsuło jednym słowem. Się popsuło, tak, jedno słowo. Dobra, ciężarówek nie będziemy już potrzebować. To je na razie. Ale jak się mieni fajnie, ale jaja. Jak się te neony odbijają od naczep? Świeci się jak psu jajca. No, żebyś wiedział. Dobra, trochę wprawy z Eurotrack było. Nawet się udało. Właśnie, może trzeba wrócić do Eurotrucka albo do tego Amerykana. Nie mam już kupy dodatków, nie mam do tego. Już. Ja też wszystkich nie mam. No to też czasochłonne, no tak szczerze powiedziawszy. Obszar usługowy, zakończono, przychód. Stalowa belka, komponenty sufitu. No, wszystko co w nazwie jest symulata, albo mulata, to niestety, panie kolego, ale jest czasochłonne, no, i powtarzalne. Tak jak mówisz, inaczej. To jest najgorsze, czasochłonne i powtarzalne. Aha, co my tu mamy do zgarnięcia? Komponenty sufitu.
stalowe belki. Dobra, to ty bierz belki, a ja ci trochę podciągnę te elementy sufitowe. Spoko. Zawsze to będzie ciut szybciej. W teorii przynajmniej. A, no i zapomniałem ci powiedzieć, że już mamy czerwiec w farmingu. Już jest jęczmień gotowa. Będzie browar robiony. Oj, będzie browar robiony. Aha, dobra. Ty wziąłeś komponent? Aha, tam przestawiłeś to. Ja, bo ja tam nie przestawię, bo ty mi przeszkadzasz. Ale tu ci mogę podbliżyć trochę. Zawsze to będzie bliżej, nie? Nie będę. A jak po ziemi ty raz. Gdzie? Sanki były. Ja pierdziele. Teraz mi 7 stalowych belek jakiś tym montować. No, opa, są belki. Tylko gdzie te belki teraz montować trzeba? Na górę. Od haliera. A i on zawsze musi wziąć te, które ja mogę wziąć. A to było jakoś tak. A przestawiłem się specjalnie z tym dźwigiem, mówię, dobra, bo przestawię się, żeby tam lepiej było, nie? A i tak do końca nie dosięgniesz, więc ta belka idzie na sam koniec, panie, więc. Jak nie sięgnę, patrz, ci pokażę, że sięgnę zaraz, patrz. Patrz, teraz patrz i się ucz, jak to robią fachowcy, patrz. Patrz. Ona nie idzie na sam koniec, tylko idzie na sam początek albo na ten. A widzisz, a ja wziąłem tutaj z samego końca. No, widzisz? A to ty to malutko wziąłeś, to co? No, na sam koniec, no. A dlaczego ja bym nie sięgnął? Zobacz, przecież mój dźwig był większy od twojego nawet. Bo ty za krótkiego masz. Nie. Ci mówi, że jest dłuższy, a nie. Zobacz. Mówi, że nie sięgnę. A te belki latają? Pełna propeska, panie, zobacz. Tyk, widziałeś? No, widziałem. No. Tylko, że tego jak ja już więcej nie sięgnę. Czy sięgnę? Chociaż może tamto. Ja mam pomysł. Ale to później tam mi będzie przeszkadzał. Kurde, jak nie tu, to tu. To, czekaj, co będziemy dalej mieć? Dalej będziemy mieli budowę dachu. Rozmieszczenie prefabrykowanych komponentów betony. No i będzie zalewał. I później dalej palety, belki, później odpakowanie, przesun wskaźnik, później sporniki, umieść stalowy filar. I odprawa. Ej, może nam się uda to dzisiaj zrobić, co? No, jak się pospieszymy, to nam się. To ja mam pomysł. Ja se stanę dźwigiem tu może. O! Się uda albo się nie uda. Albo odcinek będzie troszkę dłuższy. I się uda. Nie, no już musi się udać. Już bez takich ty. O, a jakbym tu dźwigiem stanął. Tak bliżej skał. O, to nie powinienem tobie przeszkadzać w teorii. Tutaj jak się pojawią jak nawet elementy, to też nie powinny być złe. Ten tymi belkami rzuta haliera pana prawo na lewo. Gdzie rzucasz? Panie, jak tak możesz powiedzieć w ogóle? A gdzie jest? A gdzie jeszcze jedna belka? A tu się schowała za ścianą. Tego, że mnie widział. O, pyk. Pyk i patrz, ja już jestem gotowy do pracy kolejnej, patrz, o, tu,
Tyk, tyk. O, nawet ci wyciągnę mojego dźwiga, żebyś widział, że jest wyższy. Mogę cię tam tym hakiem ściągnąć z tej budy na górze. Zobacz, chłop, zobacz, jak idzie do góry. Zobacz. O, pajon jeszcze idzie, ty. Dobra, ty tam dawaj te. Jestem o jedną trzecią. O jedną trzecią większy jestem niż ty. Co z tego, że jesteś większy, jak jesteś cienki? No, no. Chciałbyś. Kurde, co za idiota tutaj schody po tej stronie, no. A, dobrze, że tutaj taki do zalewania, to nie będzie aż takich. Z rurą powinieneś się szybko uporać. Jak myślisz? Pewnie. Kurde, nic nie widzę. No. Ej, no czemu to się nie chce tu zamontować? Ale jaja, aż tak daleko muszę tam? What haliera, patrzaj no. Tak zepsuli to. Teraz masz tutaj zaraz za płytami, które postawiłem. Możesz położyć Mam. swoją beczkę. Znaczy swoją płytę. Nie. Oi. No panie, teraz to robota idzie. Zawsze szło. Jezu święty, Wali, musisz zrobić coś z kurdym mikrofonem, albo musisz gadać cały czas. Nie wiem, no przecież kogoś wszystko było Moja zabawka. dobrze. Ale się skupiam na pracy, dlatego mało rozmowy wiesz. Jak No. już widzę ten przelew 2 miliony, to. Wszyscy nie robią, tak samo mówią. Żeby tak wszyscy nie pracowali jak ja, to. Polska by była największym kontrahentem kudy na świecie. Na zdrowie. Już się zaczyna. To znaczy? Dobra, masz płytę. No ta, co zepsułeś? Nic jeszcze, ale masz płytę. Ty będziesz mi przeszkadzał, ja będę tobie przeszkadzał. Jeszcze mam swoje, po mojej stronie. No dobrze, no to gdzie powiem? Po tamtej stronie to są płyty, nie? No tak, no po mojej stronie też są płyty jeszcze. Ale ja Nie, nie mam. jak mi się skończą, to ja ci powiem, spokojnie. Ale
To nie o to chodzi. Wiesz o co chodzi? Chodzi o to, że ty mi przeszkadzasz liną, a ja tobie przeszkadzam liną. A tak nie będziemy sobie przeszkadzać, tylko ja dam tobie, ty dasz mi i... Bo ja tu jeszcze mam... O! Jeszcze dwie płyty. Jaś. I powiesz, że nie sięgasz ty, a miałeś mieć takiego długiego. Sięga. Gdzie nie sięga? No to patrz. Na sam koniec ci wrzucę. Na samiuśki koniuszek. Wrzucaj pyzdra, wrzucaj. Miedza i tak jest moja. No no, zobacz, masz. I co? I co? Okay. Nie, co ty? Za kola tylko masz. Za dziad jeden, nie? Co tu? Dobra, z mojej strony to już ostatnia płyta. Kurde, blokuje jak zwykle tam. Haliera. To ty mnie blokujesz, że się nie mogę obkręcić. No a jak? Standard, kurde. Dziadyga. Jakiś gówny on mnie tutaj... Weźmie się, rozłoży, kurde, Bóg wie po co tyle. Ale... Dawaj te płyty, bo... Długo będę czekał? A? No dobra, bo to robota ma iść, a nie? Terminy nas gonią. Terminy? Miny go gonią. Ale ten, będziesz miał has flipera dwójkę. Tam nawet budowę dali, że będziesz mógł budować. Nie. Już mi się ta gra chyba przestała wdawać. Aha, jakieś cienkie gówno dałeś, kurde. No tam po bokach musisz rzucić. Jeszcze trochę. Tam zostało jeszcze? O kurde, jeszcze 9, tak? Co ty robisz tutaj? Jakieś wynalazki tworzy. O. Dawaj, bo Bajtek się nie może doczekać, kurde. Przecież daje cały czas. Uuu, bo jak wystrzeliło w powietrze, czekaj, kurde. Bo to... Za bystro, panie. Później zadzwoni do ojca prezesa przełożonego i... Będziemy mieli przechlapane. Tak mówisz? Nie, to ja tak nie chcę. No. Dobra, to ja biorę teraz te małe jeszcze z końca, a ty sobie weź tę jedną dużą. Jak dasz radę? Już sobie nie będziemy przeszkadzać?
Nie, no będziemy, no, ale ja sobie tam, ja się przesunę tak, żeby się nie przeszkadzało, a muszę się wyciągnąć tak, żeby czekaj, dokąd ja mogę, żeby cię tam nie haszyć, powiedzmy dotąd. O, ja sobie tutaj położę, o, tutaj, o. Jakoś to powinno być ogarnięte. Iba. Dołu, nie do góry, do dołu, mieciu, do dołu. Zabyskaj. Czekaj, stój, nie ruszaj się. Dobra. Takie wysokości. Powinno być dobrze. O, teraz nic nie widzę. O, prawie było. Prawy koniec. Prawie. Ale jak to mówią, prawie robi wielką różnicę. O, jest, czemu to się to zaczepia, jakieś oszukaństwo. Dobra. Raz, dwa, trzy. Dobrze. Ostatnią płytę zapuszczam ja. Będzie git malejna, panie. To już to ostatnio, już dobiję, No ale będę miał. specjalnie kiedy położyłem tam daleko. A co? Myślisz, że nie sięgnę? Myślisz, że nie sięgnę? No myślałem, że Myślisz? się, ja myślałem, że się domyślisz, że trzeba położyć płytę. O, pych. No i co my mamy, moi drodzy? Co my No mamy co, wylej pięknego? Wylej beton. beton. Uszykuj Jak się. zwykle. Jak zwykle, teraz biegaj, stąd tu, to stamtąd tam. I tak kółko, panie pierdółku. Trzeba się napić mleczka, kurde. Bierzesz pompę, czy bierzesz betoniarkę? Tam betoniarkę bierzesz, bo już widzę, dobra. Kurde, zsiadło mi mleko. Ble. Ua, no to elegancko. Ble, nie lubię. Czerwonego mleka? Co ty? Bo chcesz, żebym się pożygał, kurwa. A tu już jak Tfu. sobie wolisz, co ja tam się nie będę mówił, co masz tam robić, panie. Z ziemniaczkami, siadło mleczko z ziemniaczkami. Otwórz dupę. Oczywiście, otwarta, panie, już dawno. Opa, jeszcze za bystro, żem się rozpędziła. Już cię zalewam. No i cieszy mnie to niezmiernie. O fu. Teraz do nocnego mleka.
Nie ma tutaj nocnych sklepów, panie. Nie ma nocnych? Nie. Bo to bieda, jak nie ma nocnych sklepów, to... Dla mnie to tam, wiesz, wsio ryba. Przyzwyczaiłem się. Tutaj my mamy tutaj fajne sklepy. Tesco, wielki szyld 24 na 7. A otwarty 7. W sobotę zamykane o 23. Otwierane dopiero w niedzielę o 13 do 18. Później w poniedziałek otrzymałem beton. To co jest, czemu kupiłem? No co tak? Ale jest 24 na 7, nie? Oprócz weekendu. Tak to mniej więcej wygląda. Dobre, dobre. No, ja też się śmiałem. Tego mówię, jak to 24 na 7, a w sobotę zamknięte, pół niedzieli zamknięte, nawet więcej. Się pracować nie chcę, kurde. Brytolą. Nie, tu jest akurat, z tymi niedzielami to jest akurat fajnie, że nawet dobrze, że od 13 do 18, wiesz? To jest nawet fajne, bo do południa jest cisza, spokój, nie ma, wiesz, na ulicach ludzi, samochody nie jeżdżą, nie ma takiego hałasu. Można się wyspać normalnie, jak musisz rano gdzieś tam pojechać, to też sobie spokojnie pojedziesz, bez korków, bez niczego. No tak. Ale tak minuta do 13 albo nawet za 15, 13 to już chłop, to już się zaczyna. Hardcore. Hardcore, no. Największe korki, bo wszyscy jadą do sklepu wtedy. A to są te wycieczki, kurde. Tak, krajoznawcze, no. Ciężka krajoznawca do sklepu po trzy torby zakupu. Masakr. Najlepsze jest to, że jeszcze sobie ciągle zamawiają taksówki, nie? Na 100 metrów. No ale, jak to tam? Poważnie? Tak. Przejść przez ulicę ma, nie? Dosłownie, przejść przez ulicę i trzy domy dalej to sobie taksówkę zamawiają. Ja pierdolę. Bo jej się nie chce dwóch światek w ręku nieść na przykład, nie? To To trzeba nie to, że być. jakieś... Nie to, że jakieś, wiesz, wielkie siaty z, nie wiem, z ziemniakami czy z czymś tam. Nie, nie, tylko jakieś o chipsiki. Jakiś tam jeden napój. Takie pierdoły, nie? Czekaj, muszę No. betona kupić. Ale jak to mówią, jak się szlachta bawi, koszta się nie liczą, nie? Trzy razy taka wycieczka i połowę pensji nie ma. No. Ale Debile. państwo dodatkowo nie ma co się martwić. No, nie wątpię. Trochę temu się zabierze, tam temu się zabierze, temu się da, tam temu się da. Będzie git Masakr. mal plyna, panie. No to Nie debilizm, wiadomo. nie? Nie, tam nazywaj sobie jak chcesz. Każdy ma na to inne sformułowanie, no. Ja jestem, wiesz, człowiekiem, który mówi otwarcie i wprost, no. Krótko zmyślnie na temat. To. Nie lubię owijać bibułkę przez bibułkę. O, O, albo jesteś kurwa normalny, albo jesteś debilem. Dwie kategorie, nie ma poprzecznej, kurwa. u Wadiego powstaje segregacja ludzi. Pamiętajcie to. Nie, no jak, ja nie segreguję. Albo za, Nie, to a, ja albo jesteś. zaliczam albo do tych, albo do tych. To nie Tak. segregacja, okej. To jest wszystko przez się. O, to teraz jak zobaczycie u Wadiego komentarzem, jakie ty mówisz, tam są dwie grupy, tak? Debil, to będzie literka D i ta druga? No normalnie, nie? Człowiek. Czyli teraz jak w komentarzu dostaniecie oznaczenie jakąś literką, to już będziecie wiedzieli, do jakiej grupy należycie, nie? Ale jaja.
Tak se wymyśli. No ba. Co będę się oszukiwał, nie? No. Ej, paliwo mi się skończyło, ale jaja ty. Dobrze, że stacja jest benzynowa z boku. No. Właśnie, a to mi... Dawaj betona, a to mi wyskoczyło wcześniej, że ten, że paliwo mi się skończyło, a nie beton. Beton też. Beton też. Ale teraz coś zdupili, bo nie można dokupić betonu, tylko musi... Opłacić. Tak, sprzedajesz resztki, kupujesz sprzedać, no. tą. No, cóż, nic na to nie poradzimy. Nie, nie, co ty? Nie ma szans. Najważniejsze, że się zalewa. Tak, byle do przodu. O, 60% zaraz. To już jest dobrze, to już jest dobrze, panie kolego, to już jest dobrze. Później postawimy dach i dankowele. Burdello bum bum. Tak. Już jakby nie patrzeć, jak skończymy tą kampanię, to już 50% będziemy mieli kampanii zrobionej. Całkowicie, tak? Ty, a poczekaj, bo to już jest kolejna kampania, nie? Nie. Tak, kolejna kampania, którą mamy. To jest ostatni z tej kampanii? Nie, ostatni, co ty. No właśnie, no, też tak myślę, że coś tu nie tak. Już ci mówię, z tej kampanii, przyjacielu mój kochany. To jest druga albo trzecia budowa. Zlecę. Oferty, kontrakty. My teraz bierzemy... drogę, czekaj, to jest zlecenia, kurde, nie kampania, kurde. No chyba ci się ten skończył, nie? Chyba to... Dobra, jeszcze raz muszę sprawdzić, zlecenia. Kampania. Panie, tak, mamy zrobione prestiżowe projekty, nawet nie, bo prestiżowe projekty mamy tylko dwie te zrobione. Mamy drogę dostępową i hotel, plaży miejskiej nie mamy zrobionej, placu publicznego nie mamy zrobionego i nie, mostu. Nie, tu z tej kampanii mi powiedz, która to jest budowa, druga, trzecia. A z tej kampanii, panie, mamy zrobioną... jedną całą i teraz robimy drugą i zostanie nam obszar usługowy i obwodnica do zrobienia. A ogólnie z kampanii... Obszar obsługowy to jest teraz robimy obszar obsługowy, panie kolego. Tak, nie, rozbudowę, nie, no sorry, to trzecia. Trzecia. To jeszcze jedna i będzie tak, ukończona właśnie, tak? Tak, i będzie druga ukończona. Kampania, bo dziedzictwo kulturalne mamy ukończone całe. A, te muzeum, no, no. Te no, muzeum. No. Prestiżowe projekty to mamy dwa tylko pod tego. No i zostanie nam energia odnawialna i prestiżowe projekty, nie? A tutaj zostanie nam jeszcze tylko te obwodnice zrobić, nie? Czyli trzeba będzie zakupić albo wypożyczyć sprzęt ten. No, energia odnawialna, no to park, który tam widzę jest nawet nie zaczęty. Droga dostępowa, biogazownia i elektrownia wiatrowa, nie? Także... Trochę jeszcze będzie. Jeszcze trochę odcinków będzie. No i na końcu później zamczysko, nie? A jeszcze ten zamek, bo zamek to jest ostatnie TT. No zamek zamyka, nie? I szybciej nagramy niż Pyres. No, może tak być.
Dawaj betona. Nie może, tylko tak będzie. No i amerykańska, jak coś. Ze wszystkimi maszynami. To i amerykański, to jeszcze trzeba się będzie zastanowić, pomyśleć. Niby tak. Kurde, no nie, może się będę musiał przestawiać. Nie wiem, przyjacielu, mojej kozy. Chyba tak. Dobra, to wyłączam. O, brakuje pici kłaczek tutaj na samym brzegu. Ale to ten pici kłaczek to. A ty, ja paliwa nie mam, dobra. Ale to nic. Tam się przestawiasz, czy co? Tu, no, a nie będę dalej jeździł, bo i tak paliwa nie mam to. A tutaj tylko tyle, co tu kawałek zostało do zalania, to powinno styknąć. Na luzaku. Pewnie tak, jak mówisz, inaczej. I tak dobrze nam idzie w dwójkę. No, wiemy jak przecinaki, kurde. No, ale poczekaj, jak będzie tam coś tam było takiego dużego. Wiesz, do czego bym sobie wrócił? No, do pasjansa. Do Mudrunnera. Do Mudrunnera, Snowrunner fajniejszy przecież. No, polemizowałbym trochę. Nie no, pod względem no to SnowRunner jest fajniejszy, nie opowiadaj. No tak, ma Więc fajne rzeczy. więcej fajniejszych właśnie zleceń innych pierdół. A nie tylko drzewo z powrotem, drzewo i drzewo i drzewo i drzewo. No tylko, że w tego SnowRunnera to wiesz, jak grasz zespołowo, no to... No, w Mudrunnerze to nie musiałeś grać zespołowo, bo też musiałeś grać, no. No nie mów, że kurde, ten 1% będę tak się bawił teraz. No nie. Ale jaja. Zaraz się będziemy przestawiać jeszcze raz chyba. Mówisz? No nie wiem, coś tak czuję, że tak może być całkiem. Całkiem tak może być. Bo tu coś kurde. W samym rogu nie dolałem. Wiedziałem, żeby dolać na początku, ale. To się to przestawia się. No i dobra, no tak trzeba by nie zrobić, bo kurde, tego 1% braknie. To gdzieś tutaj. No, to stój tam gdzieś.
Na taki picik, ale już nie mogłeś wziąć wiadro, iść na górę i z wiadra polać? Co ty to? Musi być specjalne zalanie pod odpowiednim kątem. Ta. Dobra, to już na ten 1% to mi starczy. Beton. Spokojnie. Siknął, przykro mi. 0,01 ci zabrakło, musisz zdolać. Ten to kurde, prawie jak wróżbi Maciej normalnie. Patrz, zobacz. A, widziałeś, wiedziałem, że tak będzie. Taki pici kłaczek, dobra, czekaj, bo muszę iść kurde zatankować auto. Dobra, to ty sobie zatankuj, a ja tu poustawiam to już kurde, żeby nie tracić czasu. No, ustawię, ja zanim dojadę na tym wstecznym 4-5 na godzinę. Co tu trzeba? Oczywiście deski. Resztę wszystko. To ostatnie 4 blachy. 4 palety. No i co? A chcę tankować. Jak to było? Te? DIR, a czemu mi się teraz nie wyświetla? No bo ja nie widzę. Dobra, zatankowane, panie. Tam było, że trzeba było to odbezpieczyć, nie? IBA. Nie mam pojęcia. Paleta drewna, 2 razy paleta alista. Blacha falista. Czyli azbest. No. Najlepsze, że tej palety desek nie mogę wziąć, nie? Czemu? A ja wiem czemu. Ty, wujek. A żeś tym dźwigiem, no. No już. No właśnie, kulki nie ma, ty. A ona bokiem nie leży przypadkiem? Ta kulka nie jest w ziemi? Nie, kulka jest na górze. Zbieraj. Możesz ją wziąć, czy nie? Nie. Spacja i... Zaraz ją sprzedasz, najwyżej kupisz. A ja nawet kulki nie widzę żadnej, nie? No to szkoda czasu, kurde. Jedź, kup drugą, tamto się, to się sprzeda i tyle. Ja kulkę widzę, ale nie mogę jej wziąć. No, no to chociaż widzisz kulki, a ja nie widzę kulki nawet. Dobra, to czekaj, gdzie to było? W magazynach materiał, paleta drewna, tak? No. Paleta drewna, można ją gdzieś, ją sprzedaje. A jak ją sprzedać można? W sklepie, do magazynu do tego i z magazynu do sklepu możesz ją opytać. Albo z magazynu, o, weź ją przerzuć do magazynu, a później przy tego, zrespawnuj ją na ten. Nie możesz ją oddać do magazynu? Właśnie. Mamy miejsce, nie, materiały, no mam paletę drewna, no i no. Teraz co? No i mam tylko wybierz albo backspace, biorę wybierz i nie mogę nic z nią zrobić. A to przez spad tego. Firma, magazyn, składuj. Dobra. No i później... A my mamy jeszcze jakieś sadzonki. 6 sadzonek. Mogę je sprzedać? Nie mogę. Nie, to są te edycje Electric, nie kupił to. Z pierwszego odcinka. Dobra, a magazyn i co ja mam tu zrobić? No i teraz z powrotem na budowę. Jak już... Aha, żeby to było takie proste. A, nie można? Widzę. Właśnie nie wiem, czekaj, bo to... Nie, pan... Tego nie chcę, czekaj. Filtr usuń. Dodaj.
Problem z towarem. Dobra, sprzedaj to, pizdziec. To ja sprzedałem. Wiadomo. To sprzedałem. Co sprzedałeś? Firma, magazyn. Nie, z magazynu sprzedałem. A to też problem z towarem. Nie mogę tego chwycić. Czego? Tej palety drewna. A wszędzie tej do dźwigu. A nie ma jej? A ja ją widzę. Jej nie ma, ona jest sprzedana. To kup nową, dobra, nie dawaj ją na ten. Czekaj, ja ją zakupię. Jeszcze raz, co to było, paleta z drewna, tak? Tak, paleta drewna, no. Dobra, realizuj zamówienie. Nasze koszty. Miejsce do serskład, magazyn, plac budowy, o tu kup. No, bierz drugą. Widzisz tą drugą? To tak, tak, widzisz. To widzę drugą. No, obydwie widzę, tylko że ta pierwsza jest krzywa, a krzywo stoi, a ta druga elegancko, nie? O, jeden mogłem nie wziąć. No, ta się przykleiła i ona będzie przyklejona i koniec, kropka. Bo jej ogólnie jako tako nie ma, ani w magazynie chyba nie ma, ale nie ma, sprzedawała. Dobra. Nie ma ani w magazynie, ani... Co dalej mamy zrobić? Pakuj materiały budowlane. Aha, czyli cisnąć na górę, no dobra. Ten do mnie będzie tylko ganiał, góra, dół, góra, dół. Zejdź na tego dźwigu, kurde, ruszam się trochę dla sportu, a nie. No ruszam się, z joystickiem cały czas. No właśnie widzę. Kurde, filary kładę już, kurde, panie, budowa czeka. No widziałeś, jak ja dach włożyłem szybko, zobacz, widziałeś? Nie widziałem właśnie. O tu ten daszek gdzie stoi, taki, jego nie było. Odpakowałem i od razu palety spadły na daszek i jest elegancki daszek, widziałeś? Ja szukam, gdzie te filary mam położyć, kurde. A tam, z tamtej strony. Zostały sporniki, belki i znowu odpakowanie. Ej, dobra, to kończymy dzisiaj ten budynek, nie ma bata. A to takie filary postawić. Tu z przodu. Pyk, zaraz spornik, pyk, zaraz ja rozpakuję, pyk i zaraz będzie burdello bum bum. Pyk. Burdello bum bum, pyk. No do góry. Bo czekaj, BHP. No. Teraz BHP, kurde, ale jak trzy flaszki obalił przed tym, to nie było BHP. Weź odejmij trochę, bo masz od czego, kurde. No, Adi powiedział, że na trzego nie wchodzi na dźwig, bo ma lęk wysoki, ale jako pierdzielił, kurde, trzy butelki, to bez drabiny schled po tym rusztowaniu samym. Kratownicy tego dźwigu. 8 litrów na dwóch, to jak ćwiartka, nie? No. Patrz, jaki teraz szybko daszek się ładnie postawił, pyk. Działeś? Elegancko, dobra. Działeś? Dobra, wypuść stamtąd. O kurde, pa, jeszcze te trzeba. O, ale jaja. Jeszcze trzeba się cofnąć na stację. Ja nie mogę. Byłeś z tego dźwigu, bo już tam nic nie ma na tym tym. Poczekaj, no muszę go złożyć, nie? Już więcej nic nie ma? Już nie. Można go oddawać, tak? Mhm. No dobra, no to go. Trochę ja weszłam, chyba. Pyk. Dawaj dźwig. O, time to travel. Na wycieczkę gdzieś trzeba jechać. Wygrałeś tam w placu budowy. Aż jestem ciekaw. Ja też. Co to wyjdzie? Ciężarówka na światłach, no ładnie. No wyjdź no stamtąd. Jeszcze kudę łapie? No.
Gdzie jest ta burmistrz? O, tu No jest. idź gadaj. Idź gadaj, ja ci przyświecę romantycznie o światłami Zdjąłem, ciężarówki. nawet zdjąłem kaka kask. KKK zdjęłaś? No to za Tak. dobrze. Zobaczmy, co ona nam tu powie. The rest area is in a good location and will hopefully be noticed by many drivers. In due course, the Puste erection of further ściany. noise barriers can be considered in strategic locations. But for now, this is still wishful thinking. First, a few more urgent tasks must be taken care of. Tak, Trzymaj tak. zadania. Ciekawe, Tak. co ona ma za pilniejsze za... O, bo ty, patrz, co tu się dzieje. Tak jak pani Nie mówi. burdel do bundum, nie? Zobacz, na górze pokoje. Lodziarnia, a ten już leciał do lodów, ty. Pa, on już od razu do lodów poleciał, ty. Już loda mu się chce, nie? No ładny Bo, budynek, patrz. powiem, widzisz? Patrz, przy zachodzie słońca można się stuknąć butelkami. I O, żółta budka do dzwonienia. Jakbyś chciał ty, zadzwonić. ale ta Ale pani te... ma czym oddychać od spodu, powiem ci. Ty, ale te pokoje jakieś puste. Śmietniki na miejscu dla parkingu. Dobra, jakie co tu Ty, jest? podłoga znowu nie wyszła. Znowu? No. Zepsułeś? Znowu na ścianę zachodzi? Gdzie ty tam jesteś? Tutaj, z tej strony. Wracaj, 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 wracaj. Ty, ale to na wszędzie ta podłoga nie wyszła. W każdym pokoju. Ale, Jakie to o, burda? tu nawet schody są na ten egzyms. No, mówię na burdel do bum-bum, Na no. ten taras. Bo tu tak, z jednej strony wali się butami, z drugiej sobie jesz godzi palas, jakiś raz cindyps. Nie wiem, co to jest w ogóle. Super healthy, ty, super healthy, oho. Nie wiem, co to jest, te super healthy, chyba te robaki, co oni chcą nam Ty wprowadzić. zobacz, Rashid godzi palace. No to właśnie o tym mówię, no. Że to super healthy i żarcie, a zobacz, mi co są, czerwone robaki na ryby. No. No. No, A Rashid tu stolik. Dadzi Panie. palace, nie? Nie, no, to ta Jest pani to jakiś taka na... butello, bum bum, jest, jak parking jest, moi drodzy. W żupu czy w papu? Ty głupi. Stacja jest, ty. Dobra, to czekaj, jeszcze zobaczmy, co ona będzie. Co to było, energia odnawialna? Nie, to nie była energia Nie. odnawialna, to było połączenia transportowe, tak? Mhm. I wioska w opałach. I ona chciała tutaj, co ona tu chciała, wioskę w opałach. Za koleżanki prężyć za większym ruchowi w centrum wioski obwodnice rozwiązałaby ten problem, pomogłoby mieszkańcom. Oczywiście, Wioska w bierzemy opałach. Zobacz, obwodnicę. zobaczmy, gdzie jest mapa i gdzie jest wioska. Za koleżeki. O tu. Tu chyba jest to. To chyba jest ta No, wioska, co ona chce żwir. zrobić. Czy próchnicę trzeba znowu? Ubijanie. Obszar przemysłowy. Tak, czyli tu. Tu, a tu budynek handlowy, a tu jest obwodnica. Tu będziemy robić tą obwodnicę, której nie ma, ale z ciekawości ja się tam przejdę i zobaczę, czy faktycznie tej obwodnicy nie ma. Czy oni nas oszukali? Obwodnica jest. Czy Ale oni nas oszukali, panie? tam jakiś ten po prostu będzie. Zaraz pójdę, zobaczę, co oni tu oszukują. Bo jakaś stacja benzynowa jest. Jakieś. A, to jest ten niedokończony most. Ten tu. Jakbyś kupywał na przykład ten maszyny budowlane do tworzenia asfaltu, to ja tego proszę kata, nie? To se będziesz sam kupował. AP O, 10-55F. moi drodzy, tutaj obwodnicy nie ma. Coś tu zostało zaczęte, ale nie zostało skończone. Ale to będziemy robić już w kolejnych Kolejny. odcinkach. W takim oto wypadku. Ostatnia misja będzie misją wodowniczą. Czyli będzie Tak jest. budować jak polscy drogowcy przez kolejne 6 lat. Albo i lepiej. Ty, O, tutaj będziemy ale działać. diesel to ja bym tutaj tankował, panie, kurde. Tanio? 52 Tylko centy? brać. Tylko brać. Ten super 58 centów. A O E10 kurde. 53 centy. O chłopie.
No nic, moi drodzy. Już w kolejnym odcinku poznamy kolejne etapy obwodnicy prawdopodobnie chyba, nie? Tak jest. To już by było tak chyba, ile tych etapów jest? Raz, dwa... Za osiem. Żwir. Ej, to nie jest w sumie chyba aż tak dużo. No i chyba dokończymy tą drogę z hotelu, bo tam tylko dwa zadania zostały do skończenia. Byśmy mieli trzy kampanie zakończone. Plaża miejska została, plac publiczny został, most został. No to... A energię, ewentualnie energię odnawialną. No ale i tak musisz mieć wszystkie, bo musisz mieć cztery skończone, żeby odblokować zamek. No tak, bo zakończenie jest na zamku, no. To już mamy trudny początek zrobiony, tu. No nic, w każdym razie połączenie transportowe, ale to tak jak wspomniałem, zrobimy sobie w kolejnych odcinkach. Ja się z wami żegnam, życzę wam miłego dzioneczka, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, no. Na razie, hej, hej. Elo, elo.